Cześć, ludzie kochane. Jestem w domu. Jeszcze nigdzie się nie wybrałem do żadnego DPS-u, bo w kolejce czekam. Jak widać, wczoraj był u mnie fryzjer. Obciapał mnie, ale to i dobrze. A tak w ogóle to co mam do roboty? Was oglądam. Oglądam wasze filmy. Nie wszystkie. Bo tak powiem szczerze, ciężko mi jest oglądać filmy 20-minutowe. Trochę chory, to znaczy trochę. No jestem chory. Tak mi kurczę cały czas sucho w gębie. Ja już się przestraszyłem, że to może jest cukrzyca. Lekarkę poprosiłem rejonową o badanie krwi, żeby zbadała glukozę. No i glukoza wyszła ok. Także strach trochę mi minął. A brat mówi, ty masz suchą gębę, bo ty za mało pijesz w ciągu dnia całego. No faktycznie, ja wypiję tam dwie kawy, dwie herbaty i to wszystko. A tak to co chwilę, tak jak przed chwilą. Biorę łyka wody, bo to mi wystarczy 50 ml. Popłuczę usta i to wszystko. I tak jak wspomniałem, pooglądam was, zobaczę co na Facebooku, czy są jacyś zaginieni nowi, czy ktoś potrzebuje jakiejś innej pomocy, szukają dawców szpiku, czy dawców krwi. Zobaczę też na wirtualnej Polsce wiadomości, takie mniej więcej. No i to tyle. Ważne, że wam się, dla was się zgłosiłem i powiedziałem, że jeszcze trochę żyję. Trzymcie się, ludzie kochane. Na razie, cześć.